wydrapaliście to zwycięstwo. Tak często bywa w tej lidze, czy to jakiś wyjątkowy mecz taki wam się trafił, że nie mogliście trafić? Jak to pan widział, było mnóstwo sytuacji, nie było farta pod bramką dzisiaj. Odczuwamy trochę trudy wczorajszego turnieju w Nowym Tomyślu. Nie dojechało dzisiaj trzech podstawowych zawodników, także. Ale jest nas 15, mamy wyrównaną kadrę, wszyscy wnoszą coś na boisko. No dzisiaj się tak mecz ułożył. Na szczęście wygraliśmy 2-1. Myślę, że zasłużenie. Ja wiem, że sezon debiutancki, natomiast jak wam idzie, jak go oceniacie, wszystko jest ok? Zwycięstwa, remisy, porażki, czy same zwycięstwa, jak to jest? To znaczy, podchodziliśmy bardzo spokojnie, bardzo, bardzo luźno do tego turnieju, natomiast z każdym kolejnym zwycięstwem apetyty rosły. Zdarzył nam się jeden, po fajnym meczu z Czarną Brygadą remis i jedna porażka tydzień temu z zespołem Draco, reszta meczów zwycięska. Natomiast nie ma żadnego łatwego meczu. Myślę, że ta druga liga, grupa B, jest całkiem wyrównana i tak to wygląda jak dzisiaj. Musicie być mocni, bo debiutanci zwykle grają od trzeciej ligi. Wy od drugiej. To znaczy, że nie ekstraliga, rozumiem, ale tak chcieliście zobaczyć, jak to wygląda, jak wy się tutaj plasujecie, bo drużyna z Nowego Tomyśla. To też wielkie gratulacje. Super, naprawdę, i dzięki. Natomiast jak oceniacie właśnie, czy to jest dobra liga dla was, za słaba, za mocna? Myślę, że trafiliśmy idealnie z tą drugą ligą. Sami nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy do końca poziomu trzeciej ligi, drugiej, pierwszej. Wiedzieliśmy, że Ekstraliga jest bardzo mocna i to mogłoby być za wysokie, znaczy na pewno byłyby za wysokie progi jak na pierwszy sezon. Natomiast druga liga, myślę, że jest jak najbardziej trafiona. Goltom. Rozumiem, że to z czym się wiąże konkretnie, jaka jest historia tego zespołu? To znaczy, historia jest taka, że zespół został zawiązany w tym roku. Spotykaliśmy się często na hali, zrobiło się cieplej, spotykaliśmy się na Orliku. W zasadzie z połączenia dwóch drużyn, które były w Nowym Tomyślu. Gramy pod szyldem naszego sponsora Tomasza Golińskiego, który ma firmę w Nowym Tomyślu, nas tutaj wspiera pod każdym względem. I tak to wygląda, tak to się wszystko zaczęło. Zdyscyplinowani, 15 osób, jak wojsko, przychodzicie, gracie, rzeczywiście jest to team taki, nie wiem, że znacie się już wcześniej, więc że nie musicie się namawiać, po prostu hasło jesteście? Tak, zakładaliśmy na samym początku, zanim wystartowaliśmy, zanim zgłosiliśmy się tu, spotkaliśmy się raz, drugi, trzeci i postanowiliśmy, że skoro mamy jeździć, no jest kawałek drogi, jak mamy jeździć taki kawał drogi, rozgrywki są 25 minut dwa razy, także jest co robić, każdy wnosi coś do zespołu, siły są potrzebne przez cały mecz, także taką podjęliśmy decyzję, że albo jeździmy z pełnym zaangażowaniem, albo w ogóle się nie bawimy, na razie to wszystko fajnie wygląda. Każdy daje 100%, każdy jest w miarę możliwości. Tych, których dzisiaj nie ma, wykluczyły kontuzje. Na koniec zapytam już o tych waszych piłkarskich przygodach, bo w piłkę potraficie grać, to widać, że biegacie, macie ją panowaną, znaczy gdzieś tam ktoś błysnął koło reprezentacji, klubu, czego, kogo? Myślę, że każdy z nas ma jakąś tam przygodę, czy to w B, czy w A-klasie, czy w czwartej, czy trzeciej lidze nawet. Także myślę, że druga liga tutaj gdzieś się przewinęła. Może tutaj nas zasłużyć na miano gwiazdy już, albo jeszcze, albo w niedalekiej przyszłości. Myślę, że nie ma tutaj zespole gwiazdy, po prostu stanowimy jeden zgrany zespół, monolit, i to myślę, że jest na dzień dzisiejszy nasz sukces. Będziecie się pieli do Ekstraligi jednak, żeby tam pokazać klasę swoją? Spokojnie, na razie tu się skupiamy na tej rozgrywkach w drugiej lidze. Co będzie w przyszłości, zobaczymy. Chcielibyśmy tutaj jak najwyżej skończyć ligę, drugą ligę, jak się uda wygrać. Zaawansować być może, a co będzie dalej, zobaczymy po rozgrywkach. Bo jest dla kogo też grać, kibice też przyjeżdżają, więc tak. Fajnie to wszystko wygląda. Tak, fajnie, przyjeżdża nas tu liczna grupa, 3 czy 4 samochody, bus, także no jest dla kogo grać, także jest motywacja na pewno.